mówi z rosochy. Ja bym mówiła, że no, właśnie nie znam tej sytuacji dokładnie z tej rosochy, tylko o dzieci z Nowolipska, nie? No ale dziecko, ja nie mam dzieci z Nowolipska z nauczaniem indywidualnym. U nas w szkole nie ma. W ogóle? W ogóle. A rosocha, nawet jeżeli byłoby dwójka dzieci, ale to chyba tam nie ma nauczania indywidualnego. No, na pewno. Ja w szkole nie mam żadnego nauczania indywidualnego, tak? Jedyne jest świeże, że tak powiem, z tego tygodnia, ale to jest dziecko z Chocza. I poza... Nie ma. Ale tutaj nie ma nauczania indywidualnego. Ale jeżeli tak długo to dziecko nie uczęszcza do szkoły, no to nie wiem. Znaczy, się nie uczęszcza. Nie jedzie autobusem. Nie jedzie autobusem. Ono w szkole jest codziennie, tylko nie korzysta z dowozu. A w jaki sposób się do szkoły dostaje? Nie wiem, nie wiemy, tylko tyle, że nie autobusem. Aha, nie ma jej na liście. Jest pisana. Jest na liście, ale nie dojeżdża. Nie korzysta. A z tego Nowolipska pani dyrektor, jakby mogła prosić, ile jest w sumie tych dzieciaczków razem z tą rosochą, nie? Tak, bo oni są tutaj razem. W Nowolipsku mam 12. A jeździ? Do tych starszych. A korzysta? Jeździ w 10. Pani dyrektor, a teraz ten problem odjazdu na przykład dzieci, bo to jest wspomniane w tej petycji na przykład, można by żeby wcześniej te dzieci, bo nie wykończą lekcje wcześniej i muszą czekać na ten późniejszy autobus. Czy to by można jakoś może... Powiem Państwu tak, odjazdy mamy 2 godziny. Pierwszy odjazd jest o godzinie 12:40 i on jest dedykowany dla dzieci z edukacji wczesnoszkolnej, plus jeszcze pewnie tam są też czwartoklasiści, bo oni może nie codziennie i być może i piątoklasiści, bo oni raczej mają tych godzin mniej. Drugi odjazd jest o 15:25. No właśnie. On jest po 8 godzinie, dlatego że po 8 godzinę niestety mają klasy 7 i klasy 8. I na pewno tak się zdarza, że uczniowie 3 klasy 5 czy 6 kończą po godzinie po 6 lekcji. No i to już jest godziny. Godzinę czy 2 godziny czekać. Ale niestety klasy 7 i 8, proszę Państwa, one tyle godzin mają. I tutaj nie jest do przeskoczenia. Tyle mają poza podstawowej z ramówki, także tutaj, bo taka jest sytuacja. Tu dochodzi też jeszcze sytuacja dzielenia na grupy, jeżeli chodzi o WF. I zawsze gdzieś tam taka końcówka trafi, że klasy pewnie ma. Chłopacy na przykład mają WF, a dziewczyny kończą godzinę wcześniej lub odwrotnie. Także no niestety te klasy 7-8 są bardzo godzinowo, jeżeli chodzi o lekcje obciążone. Jest tak, to rzeczywiście prosiłbym. No bo musicie Państwo wiedzieć, że po likwidacji gimnazjów mamy rocznik mniej w szkole, czyli nie chodzą dzieciaki do nas 9 lat, tylko 8, ale za to no, godzin wpompowano w te 8 lat tyle, co kiedyś w 9 i przez to się pojawiły te 8 godziny. No, przypomnijcie sobie Państwo tutaj w naszym gronie, czy ktoś z Was kiedykolwiek do szkoły podstawowej chodził i miał 8 lekcji. No, raczej odpowiedź będzie brzmiała nie, no, a teraz sytuacja niestety jest inna. Nawet nie wiem, czy po 7 lekcji mieliśmy. No ale w średniej być może, tak? A tutaj niestety podstawa programowa przedmiotów też dochodzi, nie? Pani to też tak, żeby te uwypukli, czyli rano przyjeżdżają wszyscy jednym kursem? To znaczy się... Wszyscy uczniowie, młodzi i starsi, tak? To znaczy się, no nie bardzo rozumiem pytanie. Jest jeden kurs od strony Brzuszewka, no. Jest jeden kurs, tak, no. I drugi kurs... Nie, nie. Wszyscy razem, wszystkie klasy. Wszystkie klasy, no. Ale a odwozimy? Dwa razy. Odwozimy dwa razy. A no to chciałbym teraz jeszcze to pokazać, tak, że... Odwozimy dwa razy, jeden kurs wcześniejszy, tak jak mówię, dla dzieci młodszych, no tam czwarta, jeszcze gdzieś tam piąta też pewnie się w którymś momencie załapie. I drugi kurs jest dla dzieci starszych, czyli już tam 7-8 klasa i pewnie 6 też. Chodziłoby o to, że wszystkie czekają do tego ostatniego kursu. Nie. Że jest jeden kurs też jak rano. Nie, nie. Są dwa kursy. A z odjazdem to są pełne te autobusy? Nie, no to wtedy jest za pół, no to ja to bardzo. Ja Państwu mówiłam tutaj, no, to 26. Maksymalnie, maksymalna ilość uczniów to jest 53. Nie, ale przy odwożeniu to jest połowa, jest 25, czyli dwa kursy. Tak mniej więcej, tak. To tym bardziej. Bo wtedy
Siłą rzeczy to nie może być więcej. Nie, nie, nie. To jest na oba kursy jest tyle, no. Tak? No to jeszcze to trzeci kurs, to by były jeszcze dodatkowe koszty, no to już jest. No, to no, może by jakimś busem czy coś, no to wtedy tak. No dobrze, czy w dzisiejszych cenach paliwa to już jest. Ale nawet już koszty to jedno, ale no, mimo wszystko jednak jest dostosowany odwóz w 2 godzinach, tak? No to tak. To i tak jest, myślę, że to i tak jest. I tak jest. I plus, tak? No nie chcemy tych dzieci naprawdę przetrzymywać w nieskończoność, bo to no, nie o to chodzi, tak? On już tak długo. Być może to jest tak, że pierwsza klasa kończy o innej godzinie, druga o innej, trzecia o innej, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma. No nie da się dostosować odjazdu do każdej klasy, czy do zakończenia zajęć poszczególnej klasy. Także jest to podzielone faktycznie na poszczególne poziomy nauczania. No jeszcze jeden wniosek, przecież uczniowie tam na tej świetlicy też mają co robić, więc mogliby ten czas oczekiwania na ten autobus też z pożytkiem wykorzystać, prawda? No odrobienie lekcji na naukę. Tak. To wtedy już w domu mają mniej. Szanowni Państwo, pytałem jeszcze raz Panią Dyrektor o te odwozy, czy są jednym kursem, czy jednym, ponieważ to jest takie zdanie. Problemem są również ograniczone kursy powrotne ze szkoły. Źle dobrane są godziny powrotu ze szkoły. Większość dzieci kończących prędzej zajęcia musi siedzieć na świetlicy szkolnej i czekać nawet do 2 godzin na autobus szkolny, co z tego wyjaśnienia tutaj raczej nie potwierdza się. To znaczy może być tak, że czekają 2 godziny uczniowie, którzy kończą na przykład po 6 lekcji, bo pierwszy autobus jest po lekcji 5, czyli za 21. No ale jeżeli uczeń ma 6 lekcji, ale to są przeważnie uczniowie, tak jak mówię, klasy pewnie 6, 7, no nie mam planu, szkoda, bo bym mogła od razu Państwu to dokładnie powiedzieć, 5, 6 klasa pewnie, no i jeżeli mają 6 lekcji, no to wtedy muszą faktycznie czekać do tego kursu drugiego, czyli do 15:25, to się zgodzę. Ale pewnie też to nie jest codziennie, ale na pewno codziennie. 2 godziny odjazdu, tak? No to tak jak tutaj rozmawiamy, no to do poszczególnej klasy dostosować. No jeżeli przesunę ten chociażby pierwszy kurs na rozmówczy, no te maluchy będą czekały, a tych małych, że tak powiem, maluchów, czyli jest zdecydowanie więcej niż dzieci. No to tak, niż tych uczniów z klas starszych. Także no to zawsze będzie ktoś niezadowolony. No, proszę Państwa, my tak układając plan, staramy się kumulować te godziny, żeby po prostu te dzieci jak najkrócej były w tej szkole i mogły z tego dowozu odjechać. Pamiętam też, że były inne czasy, kiedy ja nawet chodziłam do szkoły, faktycznie był tylko jeden kurs, gdzie był zapewniony odjazd ze szkoły do domu. Także tu, jeżeli mamy 2 odjazdy, 2 godziny odwozu, zawsze to nie jest możemy robić. Po prostu dużo rzeczy tu się na to składa, że jest tak, a nie inaczej. I plan, i ilość dzieci, i ilość dowozów, i to jeszcze kiedyś świetlicy nie było, a teraz mają opiekę dzieci przecież, tak? Świetlicy. No, świetlica jest do 16, no. tak jak było, że tak powiem, dzieci są i rodzice pracują, także. I dla wszystkich dzieci, a z tego co wiem, to są szkoły czy też gminy, gdzie świetlica na przykład jest tylko dla dzieci edukacji wczesnoszkolnej, a dziecko czwartoklasista, no zostaje sam. Tak jest. Gdzie mieszka moja siostra. Oboje rodzice pracują. No natomiast nie uważam, że czwarto też staje już dorosłym, tak? Uczniem, no i idzie do domu sam, zostaje. Z kluczem na szyi, jak to kiedyś było. Albo stoi na korytarzu. Albo stoi na korytarzu, nikt się tam nie ma zapewnionej opieki. No czym zakończą pracę? No muszą sobie radzić. Czyli już ten uczeń jest samodzielny, tak?
Musi być. Po godzinach lekcyjnych jest samodzielny. No dobrze, to musimy to jakoś... Nie tylko te, że takie, że czy każdy z rodziców pracuje, ale też jeszcze rozumiem, że finansowe, tak? Tak, no, jednak to jest. No ale tutaj z tych wyjaśnień wynika, że do 16, tak? Świetlica jest do 16. No, czyli zapewniona jest opieka nad uczniem. No bardzo długo. Do godziny 16. I to nad uczniem nie trzecioklasistów, tylko do 8-klasistów, tak? Czyli na wszystkich uczniów. Mogą korzystać wszyscy. A tak jak pani Kasia powiedziała, no też ten czas na świetlicy, oczekiwania na ten autobus mogą wykorzystać produktywnie, bo mogą w tym czasie odrobić lekcje, mogą się też zupełnie czymś innym zająć, chcą się zrelaksować. Tak. Także czyli nawet możliwości mają. Czyli nawet jeżeli to dziecko z tego początkowego poziomu kończy lekcje, to ono może do tej godziny 16. I to nawet sto czasem. Na rodzica wszystkich. Tak. Oczywiście, że są dzieci z chodzenia. To nie jest tylko takie, że dobrze, był czas, godzina odjazdu dla pewnego poziomu nauczania jest o tej godzinie i później już nie przyjmujemy dzieci z ulicy. Te dzieci, jeżeli nie ma ich kto odebrać, to one mogą korzystać. Godziny, mają zapewnioną opiekę ze strony naszego samorządu, czyli nie są dzieci, które przy niestety ten czas spędzają od 7 do 16, tak? Przychodzą na 7 do świetlicy, później idą na lekcje, po lekcjach wracają do świetlicy i oczekują na rodziców do godziny 16. W międzyczasie biblioteki też może skorzystać, nie? Tak, tak. I do godziny biblioteka? Biblioteka jest do godziny 16 chyba. Albo 16.30. No to nie wiem, to nie chodzi o czyli ten wachlarz możliwości korzystania tego czasu jest. Tak, bo jeszcze są te zajęcia. A może to też było? To nawet jeżeli to dziecko kończy lekcję o 12.30, jeżeli jest zapisane w tej świetlicy, no to ono, i tak tutaj pani dyrektor potwierdza, są takie sytuacje, że ono spędza czas do godziny 16, do tego czasu, 16. Kiedy rodzice skończą klasę i przyjadą odebrać, tak? Znaczy myślę, że uważam, że naprawdę dzieci są zaopiekowane. Są zaopiekowane, bo praktycznie praca świetlicy, czas pracy świetlicy jest odpowiedzią na sugestie rodziców, tak? Także tak jest, są godziny rozdysponowane, żeby faktycznie i rodzic mógł pracować, no i to dziecko miało też miało opiekę. Może ten pierwszy odjazd opóźnić około 15 minut po prostu, żeby podzielić troszeczkę, żeby tak długo nie czekały na tego, ale czy to jest możliwe? Nie wiem. To nic nie da. Ale panie Gieniu, to nic nie da, bo te dzieci są i tak na lekcji, a lekcja trwa 45 minut. Więc te 15 minut później tak nie da, bo oni by się musieli po 15 minutach zerwać z lekcji. Ale to dziecko, które pracuje w świetlicy i czeka 2 godziny, no to by czekało na przykład godzinę i 45 minut. Ale na tym pierwszy autobus razie nikt nie czeka w tej świetlicy, no tak, tylko kończą lekcje i idą na autobus, tylko to po prostu... Troszeczkę później zresztą, nie? Ale też widzimy, że też są takie dzieci uczące w zajęciach również dzieci, które mają zapewniony odjazd o danej godzinie, ale w związku z tym, że i tak nie ma nikogo w domu, kto zaopiekować w domu i czy też to jest związane czy z odjazdem, czy nawet dzieci, które mieszkają w Chorzu, to one również czasami czekają do 16, tak? Czyli pomimo tego, że jest zapewniony odjazd, zostają, bo czekają na rodziców, tak? Tak w sumie najbardziej to są dzieci zawiedzione tym brakiem zmianowania, tak? No bo zawsze wiedziały, że pół roku minie i jednak będziemy te 30 minut później wstawać, a tu nagle nic się nie zmieniło i to jest, a od wielu lat tak było, że po prostu były te zmiany, nie? I to też dużo właśnie dzieci jest no, tym zawiedzione, nie? Jednak już rano te pół godziny, że tak powiem, spania dłużej
Dałoby to dużo, nie? Ale no, jeżeli pani mówi, że się robi różnicę. Na pewno nie rozwiąże tego problemu zmiana czasu pracy, bo będą zmiana jeszcze no, też tak, no to już widzimy tutaj, pani dyrektor mówi, ale właśnie ta zmiana, jakby można było przywrócić ten stary harmonogram, gdyby pani dyrektor pochyliła się może nad tym rozwiązaniem. Ja się pochyliłam, że to naprawdę, mówię, to nie jest nasza zła wola. Ja rozumiem, tylko no po prostu jakoś, że tak powiem, żeby no załagodzić ten konflikt i żeby te dzieciaczki no może wcześniej jednak tym sposobem, później je szły do szkoły, tak, bo no zawsze tak było, że do półrocza i była jednak ta zmiana. Zawsze było tak niby sprawiedliwie, a teraz jest, no, że jednak ci muszą cały czas wstawać wcześniej, a ci, że tak powiem, no wiadomo. To nie jest sprawiedliwe. No to wiadomo. Trudno. To my dorośli o tym wiemy, ale dzieci niekoniecznie. Nie wiem. Wtedy jakaś tam, no, chociaż na niesprawiedliwość by była może rozwiązana, bo tylko widzimy się tutaj, to, że ja mam automatycznie za dużo dzieci w na świetlicy. Bo więcej dzieci jest dojeżdżających ze strony tutaj tej drugiej części Chocza. I autobus tam pojedzie wcześniej, powiedzmy, nie wiem, szczeram, przywiezie mi 30 dzieci na świetlicy, a ja już mam ileś dzieci na świetlicy, ta liczba jest przekroczona. No ja nie mogę więcej mieć dzieci w świetlicy. Grupa powinna liczyć, jedna grupa na jednego nauczyciela powinna liczyć 26 dzieci. Natomiast z tej strony tych dzieci dojeżdża i wchodzi mi o godzinie tam 7:00 przy 7:10 na świetlicę zdecydowanie mniej. Także no, to nie jest tak prosto do zrobienia, to jest nawet chyba niemożliwe do zrobienia, No, zobaczcie Państwo, ile tutaj trzeba różnych aspektów wziąć pod uwagę. To nie jest tylko to, że ktoś śpi dłużej, a ktoś krócej. To nie jest tak, proszę Państwa, że po prostu ja sobie pozamieniam, bo ja muszę zapewnić nauczyciela, muszę zapewnić pomieszczenie, muszę zapewnić godziny dla tego nauczyciela. Jesteśmy w trakcie roku szkolnego i godziny pracy świetlicy są już rozdysponowane. I teraz, no, nie wiem, ja myślę, że powinni rodzice się uzbroić w cierpliwość i dzieci również. I nie wiem, zakończmy ten rok w takiej formie. Nie zostało już tych dni nauki aż tyle. Mówię, no, ja uważam, że na ten moment to jest nie do zrobienia. Było do zrobienia, to byśmy to zrobili. No bo wtedy jakby by musiał być trzeci nauczyciel wtedy zamiast dwóch. Co jeszcze zrobić?
przy tak ograniczonych środkach i tak jest. Jeszcze należy dodać, że świetnie to znaczy, to się dzieje świetnie, pracy nauczyciela to jest. Subwencji, tak? To jest, że tak powiem, wkład własny gminy. No, żeby pieniądz z budżetu. Tak, żeby pieniądz, jak pani Kasia mówi, z budżetu gminy. Na to zawsze była jakaś dotacja. Tak. Na ucznia jest subwencja, gdzie i tak jako samorząd dokładamy, a na zajęcia śmieciowe? My dokładamy. Znaczy nie dokładamy, dajemy, bo tu nie dokładamy. Po reformie miała być rejonizacja i to miało spowodować mniejsze koszty dowozów, a my jednak te dzieci nadal dowozimy. Tak, tak. No. No dobrze, to... Wspólnie tak uchwaliliśmy budżet, tak go realizujemy. Bo jakieś wnioski musimy postawić na końcu. No, że w okolicznościach tutaj przedstawionych przez panią dyrektor i panią sekretarz, no nie da się tutaj tego po prostu zmienić. Czyli są optymalne warunki zapewnione uczniom. No i możliwe, no. Najlepsze z możliwych. No. Najlepsze z możliwych. No może wiadomo, że każdy chciałby wyłonić samochód, tak, tak w porównaniu. Może osobowy samochód i niech rozwozi każdego oddzielnie, jakby było gminę stać. Jakby było stać. Dlaczego nie? Ale czy gminy samochodu nie przerobią? No nie słyszałam jeszcze o czymś takim, żeby taksówka dzieci rozwoziła. Dziadki jeżdżą. No, ale, to już, ale to już we własnym zakresie, tak? Rodzina, opiekun. Proszę Państwa, są samorządy, gdzie są dowozy otwarte, czyli uczeń dostaje bilet, jedzie autobus o godzinie powiedzmy tam 7. Liniowy. Liniowy. Jedzie autobus o godzinie 15 i nikogo, i dodam jeszcze, że niekoniecznie jest świetlicy wystarczająco dużo, nikogo nie odchodzi, czy to dziecko chodzi po tej miejscowości, w której jest szkoła, czy go ktoś odbierze. Po prostu stoi człowiek, gdzie jest i koniec. I czeka, nieważne gdzie. Czasem sklepie lino, czasem gdzieś tam na przystanku, bo to w naszym powiecie samorządy tak funkcjonują i szkoły tak funkcjonują i nikogo nie obchodzi, czy on ma, jak jest rodzic taki w miarę mobilny i dyspozycyjny, to odbierze w momencie, kiedy skończył lekcję, a jak nie, no to czeka do godziny 15, żeby liniowym autobusem. Czyli jest zapewniona opieka przez ten czas, kiedy dziecko czeka w roku bezpiecznie. No dokładnie, także uważam, że nasze dzieci są zaopiekowane. I w miarę naszych tutaj możliwości, no pewnie, że każdy ma oczekiwania są większe i chciałoby się. Ja też bym chciała, no ale niestety, no musimy się poruszać w tym obszarze, który mamy. To co napisała pani wniosek pani Kasi? Ja mam nadzieję, że to nie jest tylko mój, tylko całej komisji. Nie, no musi rozumieć. Nie, no, to... Bo ja już go nie powtórzę. No musimy przegłosować. Wszystko nagrane. O właśnie. Zredagujmy go wspólnie i przegłosujemy. No chyba, że Państwo widzą inne możliwości. Nie. Po no, dzisiejszej panie rozmowie panie... ja nie widzę. Każdy ma prawo się powiedzieć. Panie Ewo? To się może skosztować. Tak, zgadzam się z Wami. No. Co?
No ale przecież no, rodzice mają prawo petycję napisać, nie, troszczyć się o swoje dzieci i próbować coś zmienić, ale my też mamy prawo wyjaśnić, że się inaczej już tutaj w tym momencie nie da, a tutaj jeszcze tak, no pomyślmy, tak 3 miesiące jeszcze w sumie, tak, zostały tej szkoły w tym roku szkolnym, tak? Ale z drugiej strony za rok pewnie będzie podobna sytuacja. Będzie podobna sytuacja. A może będzie mniej dzieci ze strony zachodniej? Może wtedy będzie zmiana. Może wschód zachodem się. Może tak. Może od 1 września pani dyrektor się no odwróci. Ja nie mówię, że to musi trwać, tak. Ta sytuacja, która jest, że może być taka sama w przyszłym roku szkolnym. Szczerze mówiąc, no pewnie dzieci odejdą, tak? Tak, na pewno. Dwie ósme klasy, gdzie jest 40 uczniów, pewnie są oni też w tej grupie dojeżdżającej, także przypuszczam, że będzie inna sytuacja w przyszłym roku. To jest jedna siódmota, czy? Jedna i to 9-osobowa. Oj. Aż. A pierwsze będą dwie? Tak, ale 1/4. Czyli ósma będzie jedna? Tak. 9-osobowa. Jeszcze nic nie zmieni. 9-osobowa. Strasznie. No powiem, że zaczęliśmy 6 uczniów w tej klasie, także sytuacja jest dobra, pomaga, że 9-osobowa. No to 50%. Skronowali się. 50% jest. Może jeszcze coś przyjdzie. No dobra, to nie ma co przedłużać. Zbuduję to zdanie w jakiejś formie. Pani odczytała generację, no to poprawimy. Nie wiem, czy to jest dobre zbudowane. Po przedstawionych informacjach przez panią dyrektor i panią sekretarz przyjęte rozwiązania są jedyne z możliwych i najbardziej optymalne ze względu na obecne warunki organizacji szkoły. I jeszcze inne koszty, tylko i budżet. I budżet, nie? No bo rozwiązanie mogłoby być tego, jeśli dodatkowo byłby kurs, ale co się wiąże z kosztami. Bo no i to nie ma. Trzy kursy mogłyby być, nie? Tak, gdyby może to są dodatkowe koszty. Busem czy coś, no przewoźnik. Może być. Może. Zakończenie lekcji? Odjazd. No mogły być po każdej, tak? Zakończonej lekcji. No to by już nawet 4 kursy wyszły. Tak. No jeszcze od pół do trzeciej i jeszcze od... To może już ten pośredni. A może tylko... warto zapytać przewoźnika na przykład, czy jest to możliwe i wtedy też jaki koszt byłby. Tak, i jaki koszt byłby, no żeby może się zorientować, żebyśmy też wiedzieli. Proszę Państwa, orientacyjnie, ile by to kosztowało. Przetarg. Jesteśmy w trakcie przetargu. I no pytanie, stawki mamy takie, jakie mamy. Ja nie mogę zmieniać już, że tak powiem, mówię, przetargowej, więc... No rozumiem, ale właśnie orientacyjnie, czy to wypada się teraz od nowego roku szkolnego? Czy jest możliwość tego... Ale orientacyjnie tylko będzie nowy przetarg, nowe zasady. Co roku jest nowy. Wiemy to, im więcej kursów, tym więcej kilometrów. Ale nie wiemy też, o jakiej kwocie rozmawiamy. To tak, no, ale ile nas by to więcej kosztowało. Do momentu, kiedy złożymy ofert, to my nie wiemy, o jakiej kwocie. No tak. No i tutaj co pani dyrektor, że wejdę w słowo, pani dyrektor co tu przedstawiła w skrócie, że zamiast 2 klas ósmych będzie i około 40 paru uczniów, tak, w klasach ósmych? Tak. Ponad 40, to będzie jedna klasa ósma, maksymalnie na tą chwilę 9 uczniów, czyli ilość dojeżdżających mocno się zmieni. No. Ale może w tym miejscu... Nie, ale co dodać, że wtedy nie pojedzie autobus 45-miejscowy, tak, tylko właśnie tak. Może jeździć autobusik. I wtedy może te koszty 15-16 osobowy może jeździć częściej. Tak. Być może, ale to ja mówię tylko być może. Przetarg, słuchajcie Państwo, przetarg. To jednak paliwo, to wszystko. Przetarg, to musimy dokończyć. Przetarg jest ogłaszany na początek roku szkolnego i obowiązuje w całym roku szkolnym, tak? Nie, w sierpniu. Czyli 2 przetargi są w ciągu roku szkolnego. No i jeżeli już jest rozstrzygnięte na tą część roku teraz od stycznia do czerwca, no to jak go zmieniać? Teraz nie, no ale możemy już jedynie do przodu od nowego roku szkolnego. To szkoła przedstawi nowe zapotrzebowanie ze względu na ilości uczniów w poszczególnych klasach i wtedy dopiero rozpoznanie, bo na tą chwilę to trudno nawet zrobić jakiekolwiek planowanie dowozów
czy układu godzinowego w klasach, jeżeli nie mamy potwierdzonego ilości uczniów w poszczególnych klasach. A jeszcze